Cześć! Dzisiaj poruszę dosyć kontrowersyjny temat, jakim jest, czy da się znaleźć w ogóle pracę w obecnej chwili, 2023-2024, w branży IT jako tester oprogramowania. Jestem pewny, że jesteś zasypywana lub zasypywany negatywnymi informacjami, że w chwili obecnej nie da znaleźć się pracy jako początkujący tester, że na jedno stanowisko przychodzi 500-700 CV. I choć może wydawać się to przytłaczające, istnieje pewne wyjaśnienie tej sytuacji. Ale czy na pewno jest tak źle, czy faktycznie nie da się znaleźć tej pracy? Na te wszystkie pytania postaram Ci się odpowiedzieć podczas tego wideo. Witam Cię na kanale Ifs and Wilds, nazywam się Filip Paluch i lecimy z tematem. Branża IT od dłuższego czasu przeżywała istny boom. Zapotrzebowanie na specjalistów było naprawdę ogromne. Firmy prześcigały się w wymyślaniu coraz to nowych benefitów na to, żeby tylko i wyłącznie zachęcić kandydatów, żeby przyszli do nich, żeby wybrali ich jako firmę. Owocowe czwartki, słodkie piątki, opieka medyczna, ubezpieczenia, piłkarzyki i wiele, wiele więcej dodatków do pracy. Ten stan rzeczy spowodował, że zarobki w branży IT również szły w górę, często goniąc już te zachodnie. Cena musi iść do góry. COVID spowodował również, że ogrom firm otworzyło się na pracę zdalną, również tych zachodnich, co spowodowało, że wiele osób decydowało się znaleźć tą pracę bezpośrednio u tych firm zagranicznych, co zazwyczaj wiązało się z tym, że po prostu wynagrodzenia były wyższe. Natomiast miało to też również wydźwięk na rynku polskim, ponieważ te wynagrodzenia na rynku polskim też musiały iść do góry, żeby sprostać tym wymaganiom i móc jakkolwiek zachęcić kandydatów. Pensje w Polsce poszybowały kolejny raz do góry, jeszcze bardziej odrywając się od tych średnich krajowych, które obecnie mamy. Wiele osób niezadowolonych z pracy w innych branżach i kuszonych wizją doskonałych zarobków i wszelkich benefitów w branży IT decydowały się zmienić właśnie branżę. Rozpoczął się istny boom na przebranżowienie do branży IT. I największy popyt oczywiście wśród rynku był na programistów. Natomiast programowanie wydaje się zajęciem dosyć skomplikowanym dla osób, które chciałyby w ogóle zacząć swoją przygodę. Wiele osób nie widzi się w tym zawodzie, uważa, że mogłoby się nie odnaleźć, ponieważ programowanie jest gdzieś tam utożsamiane z tym, że musimy być świetni z matematyką, w matematyce, że musimy logicznie myśleć, że czas poświęcony na naukę tego programowania jest zbyt długi. No i jest w tym dużo prawdy. Programista musi logicznie myśleć, programista musi spędzić na początku dużo czasu na naukę, żeby w ogóle zrozumieć, bo nie jest to prosty zawód, nie oszukujmy się. W związku z tym wybór wielu osób padł właśnie w branży IT na stanowisko testera oprogramowania. Zawód testera ma to do siebie, że nie wymaga tak wysokich umiejętności programowania, że wydaje się znacznie prostszy i znacznie łatwiej jest znaleźć tą pracę, ponieważ nie potrzeba poświęcić pół roku na naukę programowania. I jest oczywiście w tym bardzo dużo prawdy. W związku z tym na rynku pojawił się istny boom na przebranżawianie na właśnie na stanowisko testera oprogramowania. Boom w IT przyzwyczaił nas do tego, że stosunkowo łatwo dało znaleźć się w pracę i nie da się ukryć, trochę rozleniwił. Wystarczyło troszeczkę inicjatywy, żeby tą pracę znaleźć, a firmy i rekruterzy zatrudniani przez właśnie firmy programistyczne prześcigali się w namawianiu kandydatów na dziesiątki sposobów, żeby właśnie przyszli do nich. Niezależnie, czy się miało doświadczenie, czy się nie miało doświadczenia, wystarczyła odrobinka inicjatywy kandydata, żeby już dało się znaleźć pracę. Co powodowało, że po prostym kursie, który trwał na przykład tydzień czy dwa tygodnie, ludzie byli przekonani, że są gotowi znaleźć pracę w branży IT i prawda była taka, że byli w stanie. W końcu z czegoś utarło się stwierdzenie, że aby znaleźć pracę w branży IT, wystarczy, że trzymałeś lub trzymałaś klawiaturę w ręce. Zdecydowanie był to okres pracownika, a nie pracodawcy. I to był bardzo ciężki okres dla wszystkich pracodawców. Jeżeli mamy duży popyt na kandydatów, a małą podaż, prowadzi to tylko do jednego, do rozleniwienia kandydatów, ponieważ każdy, chociaż z minimum inicjatywy, był w stanie tą pracę znaleźć. Jednak gospodarka się zmienia. Często określana jako niezatapialna branża IT również odczuła tąpnięcie
na rynku. I choć może to wydawać się zaskakujące, każda branża w pewnym momencie musi przejść taki proces. Okres zwyżki, jak również okres spadku, spowolnienia. Jest to całkowicie normalne. Współczesny rynek pracy IT jest właśnie odbiciem tego procesu. Z jednej strony mamy firmy, które stały się bardziej ostrożne w zatrudnianiu nowych pracowników, koncentrując się na ich doświadczeniu, na ich zdolnościach, a nie na tym, żeby w ogóle przyszli do pracy. Firmy zaczęły wybierać kandydatów ze znacznie większym doświadczeniem, ponieważ mogły. Wcześniej było tak, że tych kandydatów po prostu nie było. Trzeba było naprawdę bardzo duże pieniądze włożyć jako firma programistyczna, żeby takiego kandydata znaleźć. Kandydata, który w ogóle będzie chciał pracować, że będzie mu się chciał pracować. Jest to dosyć przykre, ale tak faktycznie było. Dlatego firmy prześcigały się w wynajdowaniu to różnych możliwości zachęcania przyszłych pracowników do tego, żeby ich wybrali. Firmy wtedy przyjmowały taką politykę, że znajdziemy osobę, która w ogóle chce się uczyć, nieważne czy ma doświadczenie, czy nie ma tego doświadczenia i my ją nauczymy. Wyłożymy na te pierwsze 6 miesięcy, żeby w ogóle nauczyć taką osobę programowania czy testowania, a dopiero potem ta osoba będzie w stanie jakkolwiek przynosić zyski firmie. Natomiast najważniejsze było to, żeby ta osoba w ogóle chciała się uczyć. Większość obecnych ofert pracy dla testera oprogramowania wymaga minimum rok, 2 lat doświadczenia. Dlaczego? Ponieważ teraz mogą. Teraz rynek się odwrócił. Mamy rynek pracodawcy, nie pracownika. Pracodawca może zażądać sobie, czy tam powiedzmy określić, że szuka pracowników, którzy mają już na przykład 2 lata doświadczenia, ponieważ tacy są na rynku, czego oczywiście wcześniej nie było. Natomiast czy to oznacza, że powinnaś rezygnować ze swojego marzenia o karierze w IT? Absolutnie nie. Jeżeli czujesz się na siłach, że to jest naprawdę coś, co lubisz, że odnajdziesz się w tym zawodzie, to sytuacja obecna na rynku, okej, może nie jest prosta, ale to nie oznacza, że tej pracy nie da się znaleźć. To oznacza jednak, że teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz przygotować się po prostu na ciężką pracę, inwestując w naukę i rozbudowując swoje portfolio, żeby móc jakkolwiek zachęcić pracodawcę, żeby w ogóle spojrzał na twoje CV, na twoje portfolio. Ja zaczynałem pracę w branży IT ponad 10 lat temu i wtedy rynek wyglądał całkowicie inaczej. Nie możemy go porównywać do tego, co mieliśmy podczas tego boomu. Przez pół roku codziennie po 8, 10, nawet 12 godzin uczyłem się programowania, robiąc różnego rodzaju projekty, budując własne portfolio, żeby móc się czymś pochwalić. Oczywiście jakość tych portfolio, jakość tych projektów nie była wysoka, tak, ale pokazywała, że się uczę. Każdy kolejny był coraz lepszy. Natomiast potrzebowałem pełnych pół roku, żeby w pewnym momencie, pewnego dnia powiedzieć, że ja jakkolwiek rozumiem to programowanie. Nie, że jestem świetnym specjalistą, że w ogóle zaczynam rozumieć ideę programowania. Natomiast nie mówię ci tego, aby cię zniechęcić. Wręcz przeciwnie. Natomiast musisz uzbroić się w cierpliwość. Musisz uzbroić się w ten czas, kiedy będziesz solidnie pracować i uczyć się tego zawodu, budując portfolio. Nie da się już skończyć kursu i po tygodniu powiedzieć, dobrze, jestem gotowy, jestem w pełni wystarczającym testerem czy programistą, mogę zaczynać pracę. No niestety, tak to nie wygląda. Natomiast czy fakt, że na jedno stanowisko przypada 500-700 CV jest problemem? Nie. Jeżeli masz wystarczająco dużo motywacji w sobie, żeby wytrwać w tym okresie, żeby uczyć się solidnie, budować to portfolio, szukać tej pracy, to ją znajdziesz. Nie ma innej możliwości. I taka sytuacja w innych branżach to norma. Spójrzmy na branżę chociażby asystentki czy wirtualnej asystentki. Tam też jest ogromna konkurencja. Jeżeli firma szuka asystentki, tak już było nawet w czasie boomu IT, to na jedno stanowisko potrafiło przejść 500 czy 700 CV. Ale czy to oznacza, że tam też nie należy w ogóle się starać, że nie należy podejmować jakichkolwiek kroków, żeby taką pracę znaleźć? No nie. To tylko pokazuje, że po prostu dostaną pracę te osoby, które są wytrwałe, te, które potrafią coś pokazać, a nie te, którym się wydaje, że po 2 tygodniach powinny dostać pracę. Brutalna prawda jest taka, że skończył się czas, w którym niewielkim wysiłkiem dało się znaleźć pracę. W IT oczywiście. Musisz nastawić się na wiele godzin ciężkiej pracy, budowania portfolio, żeby w ogóle coś osiągnąć, ale jest to raczej normalne. A to właśnie ten wielki boom w IT
zakrzywił trochę myślenie, mam takie przynajmniej wrażenie, zakrzywił myślenie ludzi. Kończąc ten film, tak jak każda inna branża, IT ma swoje wzloty i upadki. Kluczem oczywiście jest zdolność do adaptacji, ciągłe uczenie się i powiększanie swoich kompetencji. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, to pasja do tego, co robisz. Jeżeli tego nie lubisz, jeżeli nie podoba ci się ten zawód, to nie wytrzymasz pół roku ucząc się codziennie. To jest prosty test, czy ty się w ogóle tam też nadajesz. Jeśli jesteś gotowy lub gotowa podjąć to wyzwanie, poświęcić te pół roku czy nawet więcej na naukę, to jestem pewny, że nie ma możliwości, żebyś nie znalazł lub nie znalazła pracy. Ponieważ nawet jeżeli mamy gdzieś tam spadek w jakiejś branży, to nie znaczy, że specjaliści czy w ogóle osoby, które zaczynają, nie są potrzebne w tej branży, że zatrudnienie spada zupełnie do zera. No tak nie jest. Branża IT nadal oferuje niesamowite możliwości dla tych, którzy są gotowi je wykorzystać. Także do dzieła. Daj znać koniecznie w komentarzu, co myślisz i jakie jest twoje zdanie na ten temat. Powodzenia. Cześć.